Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Dzisiaj czeka nas misja zielarstwa i eliksirów. I to nas nauczy troszkę o craftingu. A następnie wyruszymy pomóc Nati poza teren zamku. Może trochę powalczymy, nie wiem czy zdążymy wszystko zrobić w tym odcinku. Ale taki jest plan. O profesor zielarstwa wspominałem kilka razy. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Nazwiska sugerują rolę. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio! Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Cel, pociągnij mandragorę i przesadź mandragorę osiągnięty. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repairer! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Tak jak w świecie Pottera mieliśmy profesor Kiełek, tak teraz mamy profesor Czosnek. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all dyrektorzy pewnie siedzą, patrzą na nazwiska czarodziejów i czarownic i myślą, o, ona musi zostać w Hogwarcie i być nauczycielką zielarstwa, no bo ma na imię, na nazwisko Czosnek. O, ten to musi być od eliksirów, bo ma na początku S. Ok, jesteśmy po zajęciach, więc albo w sumie w trakcie, więc mamy do dyspozycji tutaj krótkie dialogi z naszymi rówieśnikami. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Augustus Hill just wants strange. He's always talking his game. And then look at Augustus miał jakiś problem z rodziną czy coś. Jak z nim rozmawialiśmy w common roomie. I wonder if hippogriffs like mockgrass. To jest Potty chyba, nie? Ona jest mafioła na punkcie zwierząt. Co możemy ukraść jeszcze? Droga profesor Garley, to bardzo miło z pani strony i do tego pamiętała pani, że najbardziej lubię truskawki. Słodziutkie, więc nic dziwnego, że mugory tak za nimi przepadają. Wszystko, co pani uprawia, zawsze jest najwyższej jakości, od lewizji po jeżyny. Mam nadzieję, że moja wspaniała siostrzenica co nieco się pod pani opieką nauczy. Lenora wręcz panią uwielbia.
tak jak zapewne wszyscy uczniowie. Jak zwykle gorąco pozdrawiam. Eleonora Everly, mama Lenora. Teraz się kapłam Eleonora i Eleonora. Słuchajcie, wybaczcie, musiałem zmienić ustawienia. Widziałem, że HDR było włączone na podglądzie. Był jakiś patch i po tym patchu weryfikowało pliki i zrestowało mi ustawienia. Praktycznie wszystkie. Poziom trudności był zostawiony, kilka może, ale shaky cam, ustawienia graficzne właśnie były zrestowane, także wybaczcie ten początek. Już nie będę powtarzał, chociaż w sumie miałem save'a, to mógłbym, ale już zostawię. Przeżyjemy. To była tylko w sumie cutscenka. Przy okazji spoglądałem tutaj w ustawienia. Aha, no tak. Przy okazji spoglądania ustawień zobaczyłem, że mam jakieś rzeczy tutaj nieodblokowane, ale to są te rzeczy, które właśnie zebraliśmy, czyli list Eleonory i kolejne składniki. Myśmy sobie w sumie ich nie czytali. Kamień księżycowy, składnik powszechnie używany w magii wyczarowującej. Można go znaleźć w każdym regionie i zebrać, rozbijając krystaliczny kamień. Kapelusze skaczących muchomorów, potrafiące nieoczekiwanie skakać grzyby, używane jako składnik eliksiru niewidzialności. Okej. Występuje powszechnie na terenach leśnych. Ze względu na swoje właściwości lecznicze, liście deptamu są kluczowym składnikiem eliksiru wigenowego. Nasiona deptamu można kupić w magicznej rzepie. Może być uprawiany w dolnicach różnych rozmiarów. Tak, to widać, że gra jest przeznaczona też dla najmłodszych, bo w tym konkretnym przypadku tego konkretnego składnika twórcy wiedzą, że tak jak crafting na większości poziomów trudności jest, nawet na trudnym, jest dosyć opcjonalny, tak wytwarzanie eliksirów wigenowych, eliksirów życia jest dosyć kluczowe i w tym konkretnym przypadku, jeśli ci braknie, tak, i nie znajdujesz go w świecie lub nie wyruszasz na łowy, na żniwa deptamu, to możesz go kupić tu musisz go kupować, bo musisz mieć eliksirki. No ciekawe, tak samo tutaj liście malwy. Magiczne liście używane do otwarcia łamigłówek Merlina na nasiona malwy można kupić w magicznej rzepie. Może być uprawiana w dolnicach różnych rozmiarów. I muchy, siatko, skrzydło, ich delikatne skrzydła używane są jako składnik eliksiru skupienia. Okej. I to chyba wszystko. Tak, włączone było też ray tracing, włączone DLSS. Okej. Co tu jeszcze mamy? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. To ten kolega Sebastiana bodaj. Lenora, ta ambitna, która nie mogła sobie poradzić z zagadką, z ćmami i obrazami. I jej babcia była w Ravenclaw, tak? Mama w Hufflepuffie, jakby czara, tiara, nie czara, przydziału. Nie wiedziała, co z nią zrobić i wylądowała w Hufflepuffie i interesuje się mocno zielarstwem. Yes, professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Oczywiście, droga wybrańca, tak? Trafiliśmy na najgorszą, największą, najbardziej problematyczną mandragorę. Możemy się śmiać z tego jako taki, może nie zły, ale utarty design w podejściu do głównej postaci. Albo z drugiej strony wiemy, że ta postać w jakiś sposób jest naznaczona, tak? Może powiedzieć przeklęta. Ta starożytna magia się jej ima, objawiła się w niej w późnym wieku, jak na czarodziejów, tak? I czarownice. Więc to, że spotykają ją te rzeczy, może być na przykład częścią tej starożytnej magii, tak? Jakieś takie przeznaczenie, które nie jest jakby bezcielesną i bezosobową siłą wyższą, tylko przypadkową, tak? Tylko jakaś konkretna, może nawet nieświadoma, ale właśnie no magia, tak? W tym świecie możemy to w ten sposób tłumaczyć. Ale to być może jest na kinowanie rzeczywistości i po prostu trafiają się nam takie rzeczy, no bo jesteśmy główną postacią, więc musi być ciekawie, nie?
No dobra. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. No, profesor Gerlich, tak entuzjastyczna, przyjemna, pozytywna. Wszyscy ją lubią. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiganweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Bez komentarza. Odblokowana stół zielarski, super. Mała domica, dyp tam, 10 minut. Tak, i to są początki naszego tutaj craftingu. Wybierz dostępne nasiona, by za... No dobra. Mamy opis naszej rośliny. Mamy czas, który jest konieczny do wytworzenia i wydajność. Wydajność możemy zwiększać nawozem, ale to nie jest bardzo niepraktyczne, szczerze powiedziawszy. Nawóz to jest kolejny składnik, który trzeba wytworzyć, na który trzeba poczekać, którego tam składnik chyba, czy nasiona trzeba kupić i zamiast, nie wiem, z nawozem, który sam wymaga czasu, zrobić na przykład dwa razy większą wydajność czy coś, no bo już zainwestowałem w sam nawóz, tak, no to wydajność zwiększa się o 1. Jak większość roślin ma wydajność 5, niektóre mają wydajność 1, więc nie sprawdziłem tego jeszcze w mojej głównej rozgrywce, ale miałem wrażenie, że tylko by się to opłacało dla roślin, które dają yield 1. Bo zakładam, że wtedy też o 1 zwiększy się wydajność, więc jak na przykład, nie wiem, hodujemy mandrejki, które wymagają dużo czasu, są kosztowne, no to może na przykład z nawozem to są dwie zamiast jednej, tak, w 15 minut. Nie wiem, muszę to sprawdzić w sumie. Natomiast w przypadku 5 a 6 to jest znikoma różnica. To się nie opłaca tego po prostu efortów w to dawać. 5 to już jest tak dużo, bo z 5 już zrobimy dużo eliksirów, więc tutaj nawóz nie ma sensu. Dobra, zasialiśmy ten dyp tam. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiganweld potion. No właśnie. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Tak, i druga część lekcji zielarstwa to są rośliny. Revelio. Keep at it. A garden requires patience as much as powiedzmy, że defensywne. Albo po prostu takie, które możemy wykorzystać do... walki. I są trzy. I znowu, pomimo tego, że gram na trudnym, to raczej skupiałem się na walce z zaklęciami w moich pojedynkach. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. To używałem jednej, może dwóch. W sensie jednej kilka razy niż więcej niż raz po prostu. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you?
Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs too. At least you did. Tak, tak, to była ta osoba właśnie, której pomogliśmy z Sebastianem, kiedy się pojednął, cała ta historia została powtórzona. Na wypadek, gdybyśmy zapomnieli, kto to jest. Ja tutaj jeszcze troszkę eksploruję. Tak, i sedno tak jest z tymi roślinami, którymi możemy wykorzystać w walce, że jedna się przydaje z tego sądu, że jest po prostu dodatkowym celem na polu walki. Kiedy walczymy z 10 przeciwnikami, a są takie walki, to przydaje się trochę dystrakcji, tak żebyśmy tylko nie my byli celem, bo to potrafi być przytłaczające. Z tego względu, że takiej sytuacji praktycznie gramy defensywnie, dopóki kilku z nich nie zejdzie z naszych po prostu ripost. No bo cały czas coś wleci nas, jakieś zakręcie, jakiś kamień, jakieś coś. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Tak dużo aliteracji jest też w świecie Pottera, to trzeba przyznać. Oprócz tego, że nazwiska sugerują rolę w Hogwarcie dla nauczycieli. Dobra, no to co, pozbieramy sobie te kapustki, co? Mamy tu jeszcze więcej dyptamu, więcej malwy. Właśnie. Nie bez powodu ta kapusta. Just toss the cabbages up it, and they'll do the rest. Bo są drogie. Coś tutaj słyszałem. Revelio. Sterowalne śliwki. Ten pomarańczowy, przypominający rzodkiewkę owoc, unosi się, gdy rośnie. Niektórzy wierzą, że zwiększa on zdolność akceptowania rzeczy niezwykłych. Okej. Okay. Taki jakby foreshadowing na jakieś przyszłą misję, nie wiem. Menu podręczne. O, i tu mamy po raz pierwszy chyba... Gra nas informuje o menu podręcznym, no ale też nie bez powodu. To jest pierwszy raz, kiedy mamy tu jakiś item. Eliksirów jeszcze nie mamy, ale mamy naszą chińską kąsającą kapustę. Naciśnij LB, aby... Tak, i przytrzymując LB wybieramy. Co jest dosyć sprytne, znowu dosyć intuicyjne. Tak, czyli na przykład chcemy mieć kapustę. I naciskając raz LB, używamy tego, co wybraliśmy. I pod jednym palcem mamy... Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course. You're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants, too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Nie, to myślałem, że trzecia wypowiedź będzie sugerowała jakieś po prostu sadystyczną wizję. O, widziałam tam ludzi. Jakby patrzę na zasadzie, nie no, faktycznie to są groźne rzeczy, właśnie sobie wyobrażałem, co by było, gdyby to był człowiek, tak? Tudzież goblin. No cóż. Tak to jest, słuchajcie, z tymi grami i wybieraniem, czy tam próbą bycia złą postacią, tak? Często to zło jest strasznie przerysowane. tak na przykład ja oczywiście, wiadomo, Gwiezdne Wojny to moje życie, to moja wiara. Kotory to gram... Ups, przepraszam.
to gra mojego dzieciństwa i jedna z moich ulubionych gier ever. I tak jedynka ma bardzo spójną i bardzo ciekawą historię. Fantastyczny jakby telling w świecie Gwiezdnych Wojen. Nie mogę się doczekać ekranizacji, wiem, że się raczej nie doczekam, bo to jest kanon jakby zresetowany. Miałem okazję, będąc na Star Wars Celebration, zapytać jednego z członków Story Group, jak to jest z tym kanonem teraz, czy oni na Extended, były Extended Universe, teraz nazywany Legends, tak, legendami, i to jest jakby też, to było wprowadzone, to pojęcie było wprowadzone bodaj przez Story Group, przy okazji jakby czystek Disney'ego, które zostały wprowadzone i gdzie się odcięli jakby od tych dotychczasowych pozycji w świecie, czy gier, czy komiksów, czy filmów wydanych przed przejęciem licencji. Czy w jakiś sposób oni są ograniczeni licencjami, czy prawnie, czy po prostu stronią od tego, z tego względu, że nie chcą robić jakby adaptacji czegoś, co tak naprawdę jest cudzą pracą. I on powiedział w sumie ciekawą rzecz. Zawsze patrzyłem na Story Group jak na takie zło wcielone i... Ojej, no, niekoniecznie osoby, które jakby troszczą się o wrażliwości fanów, nie, że muszą. I on powiedział w sumie, że tak naprawdę nie. Ale starają się tworzyć oryginalne historie. Natomiast przy tworzeniu oryginalnych historii, że nie ogranicza ich nic jakby licencjonalnie albo prawnie, że tak mogą korzystać z tych historii, to wszystko wciąż jest pod umbrellą Star Wars, więc to należy do nich, jeśli by chcieli. Ale bardziej na zasadzie tworzenia oryginalnych historii, naturalnie, kiedy na przykład potrzebują jakąś planetę albo potrzebują jakąś postać. Jeśli tak się składa, że ona przypomina coś już jakby ustanowionego w tym starym kanonie, to najczęściej sięgną po to i tak na przykład sięgnęli po tak zwany Moriband, tak, w nowym kanonie, i to jest tak naprawdę Korriban ze starego, Malachor V przecież, tak, był wspomniany w Rebels, Bane też był w Clone Wars wspomniany, tak, i jest oficjalnie częścią kanonu, bo pojawił się w Clone Wars, także w ten sposób to wygląda, czyli oni po prostu mają możliwość, raczej nie robią adaptacji tych historii, ale nic ich przy tym nie broni. Tego w sumie nie wiedziałem, tego się dowiedziałem i to było jedno z moich takich bardziej, trochę przypadkowo napotkaliśmy na panel, w którym właśnie on był, ale tak przypadkowo, a tak naprawdę dowiedziałem się najważniejszych rzeczy, którą chciałem wiedzieć, jeśli chodzi o ludzi związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Story Group kontroluje kanon, Story Group kontroluje lore, Story Group troszkę też, jakby Story Group bierze udział przy każdym projekcie, pilnując jakby zgodności, ciągłości wydarzeń. Więc poza takimi jakby szychami jak Kathleen Kennedy, tak, którzy mają kasy i są szefami, no i trzymają stery, i jest ta plotka, która mówi, że nie sprawdzałem, jak ona jest istotna, znaczy jak ona jest prawdopodobna, że jest prawdziwa, że to Kathleen Kennedy jakby wymusiła nieco na nieco, no, udało się jej dosyć skutecznie, jeśli to oczywiście prawda, na Favreau i na Filonim powrót Baby Yoda, no bo Baby Yoda po prostu skradł serca ludzkie, ale nie tylko, jest też pewnie świetnie sprzedającą się zabawką. Więc no, po sezonie drugim był czas na pierwszy sezon The Book of Boba Fett. No i zakładam, że Favreau powiedział, dobra, okej, skoro Baby Yoda ma wrócić, chociaż my nie chcemy tego, to wrócimy w serialu, który zakładam pewnie, znowu Kathleen pewnie wymusiła. Ta historia Boba Fetta była takim jakby ciągnięciem na siłę tego, co było wprowadzone w Mandalorianie, tak? Znowu Boba Fett, postać Boba Fett, jakby ten kult wokół Boba Fetta jakby stworzył cały lore Mandalorianin, tak? To po prostu jest to, jak Boba Fett był ciekawą postacią w oczach jakby
pierwszych fanów. Był taki tajemniczy, miał chyba 3-4 linie dialogowe, praktycznie nie istniał jako postać, nie był piątoplanową postacią. Ale był bardzo tajemniczy i ciekawy, tak? Najlepszy łowca nagród i tak dalej, i tak dalej. No i potem troszkę więcej o Mandalorianinach w prequelach, tak? Jego ojciec Django i troszkę tam tej historii. No i teraz to już w ogóle mamy po prostu Clone Wars i Rebels i teraz The Mandalorian, tak? No mamy już cały piękny lore i to jest jedna z większych, z lepiej jakby przedstawionych, wytłumaczonych frakcji w ogóle w Star Wars, tak? Prawdopodobnie trzecia po Jedi i po Sitha, więc w ten sposób to także Boba Fett był takim haczykiem, tak, na zasadzie no dobra, to się też pewnie sprzeda, więc zakładam, że tutaj było też nieco maczanka, fajnie, że go wprowadziliście w Mandalorianinie, ale my chcemy więcej o nim, zrobimy osobny serial, tak, zakładam, kiedy czyli takie wmieszanie się znowu może w plan, albo po prostu naturalnie to wyniknęło, chcieli to zrobić od początku. Natomiast zakładam, że kiedy Baby Yoda ma wrócić, no to stwierdzi, że dobra, to wróci, ale w Boba Fecie. I stąd to miałoby ogromny sens, bo te właśnie odcinki z powrotem Baby Yoda w środku, albo raczej pod koniec sezonu Boba Fetta były po prostu z czapy. Nikt nie wiedział, co się dzieje. I to trochę miało sens, taką decyzję typu on ma wrócić, no to robimy to nagle i szybko. Także ta plotka się wydaje prawdziwa z tego powodu. Więc gdyby była prawdziwa, no to znowu Kathleen Kennedy praktycznie, no biorąc pod uwagę, co się dzieje teraz w sezonie trzecim, który był też taki dosyć chaotyczny, trochę bez ładu, trochę bez składu, wyobraźmy sobie, że jeśli oryginalnie sezon trzeci nie miał przewidzianego Baby Yody w swoich wydarzeniach, no to nie dziwię się, że te poprawki, które zostały wprowadzone na potrzeby jego powrotu, troszkę ten sezon tak zdruzgotały, no i miał wrażenie na taki troszkę chaotyczny, tak, troszkę jak to, co się działo z trylogią sequeli. Więc jasne, ja nie patrzę na Kathleen Kennedy jako na zło wcielone, tak jak mówiłem, patrzę na Story Group jako na zło wcielone, bo to oni są z behind the scenes i to oni jakby sterują kanonem. Natomiast no, takie postaci jak Kathleen Kennedy też mają takie bardziej executive power na tym wszystkim, no i to się prawdopodobnie wydarzyło właśnie z Baby Yodą. No ale to są praktycznie równorzędne siły, no może nie, jednak CEO ma może więcej, tak, ale z drugiej strony też nie zrobi niczego takiego drastycznego, natomiast Story Group, ich decyzje i ich wicie tych historii, no jest jakby troszkę też jakby ostateczne, tak, także ta w sumie odpowiedź Mata ze Story Group mnie tak troszkę uspokoiła i stwierdziłem, okej, czyli sięgają po te elementy, kiedy to ma sens, wierzę, że niech się jeszcze potkną kilka razy, niech im nie wyjdą te nowe filmy, które zapowiedzieli. Kilka takich potknięć i nie będą mieli wyjścia, jak będą zaczynać robić adaptacje tych ulubionych historii z kanonu, bo one są po prostu też trochę jakby takim złotem, które mają podanym na tacy, tak? Myślę, czego oni się boją, to, że one są znane tylko w wąskiej grupce fanów, tak? No tak, są znane w wąskiej grupce fanów i ta wąska grupka fanów będzie w nim wzięta, kiedy ogłoszą tę adaptację. Albo jeśli, raczej. Wierzę w sukcesy Disney. Natomiast to, że one są popularne, to też świadczy o czymś, tak? To są po prostu dobre historie, więc jeśli ktoś ich nie zna i po raz pierwszy zobaczy w adaptacji Disney, to pójdzie, zobaczy i oceni pozytywnie i plotka się rozejdzie i Disney teraz robi dobre Gwiezdne Wojny. Także ja nie wiem, dziwię się, że nie chcą, ale rozumiem. I ta odpowiedź, którą uzyskałem, w sumie, tak jak mówię, miała sens i jeśli była jakby przygotowaną i jakby też napisaną odpowiedzią, to miała ona sens. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Magical plants have so much to offer. Nie będę ranił uczuć, profesor Garlic. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Jest to też trochę prawda, bo naprawdę to zielarstwo i ten crafting na niższych poziomach nie wyobrażam sobie, że są konieczne, ale na trudnym naprawdę się przydają. Okej, wszyscy opuszczają salę. A my co musimy zrobić? My musimy wziąć udział w zajęciach eliksirów, oczywiście. I to zrobimy. Dostałem też nowy płaszcz chyba. O tak, jeszcze mamy kilka. Łodygę ślazu, elastyczne łodygi używane w eliksirze skupienia, nasiona ślazu można kupić w magicznej rzepie. W dużych donicach. Właśnie, ten duży, średni, mały to ma istotne. Z tego względu, jak będziemy mieć sami możliwość kupowania i instalowania tych donic, no to musimy wiedzieć, jeśli mamy konkretne plany stworzenia tych roślin, jakie donicy one są hodowane. Gałązka rdestu ptasiego, gałązki używane w eliksirze niewidzialności. Nasiona rdestu ptasiego można kupić w magicznej rzepie. Tak, ja w większości tych specjalistycznych eliksirów nie używam w mojej głównej rozgrywce. Używam połączenie dwóch, nie będę spoilował, co to jest, pokażę wam po prostu, jak będziemy mieć dostępne, co one robią. I zdaje się, że to też potrzebny jest talent, żeby uzyskać ten efekt. O 6, to poproszę. No i muszę zmienić wygląd. Dobra. Idziemy na lekcję eliksiru. Czy coś mamy do pogadania jeszcze z profesorem? A tu jeszcze była jakaś taka salka. Zobaczmy, czy nie ma tu jakichś skarbów. Albo przynajmniej. Są. Eliksir wigenowy. No super, to się akurat przyda, bo nie miałem żadnego. Czy z jednym ruszyć się opłaca na klub pojedynkowy? Może i tak, ale w sumie chyba po eliksirach będę miał i tak więcej, więc może jeszcze się wstrzymam. Czy tu jeszcze coś mamy ciekawego? Wow, ups. Revelio. Oh my god. Nie wiedziałem, że to takie głębokie. Professor Hecate is intimidating, but then she has a curious subject to teach. Can't afford a common student. Revelio. A, okej, okay. No to takie całe akwarium. To faktycznie głębokie. Ups. Skrzynka skarbów. I zobaczcie, kiedy ona nas nie widzi teraz, ale jak się od kamelonimy, to ona patrzy nas z tą złością i rozczarowaniem. To jest dosyć makabryczna scena, szczerze powiedziawszy, kiedy nas widzi. Okej. Okay. 500 złota. To już mamy fajną, pokaźną sumkę. Jak to nic nie śledzę? A w sumie eliksiry to blisko. Last time I saw your dragon high class was at the vegetable patch in the greenhouse. As to why that portrait was empty.
My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Tak, i tutaj mamy dostęp do stołu czy stanowiska alchemicznego, czy jak to się tam nazywa. No jakby stanowiska craftingowego na tworzenie eliksirów. Odznaka Aurora profesora Sharpa. Aurorzy to strzelnicy prawa magicznego ministerstwa, chroniący świat czarodziejów przed wielkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. Ta odznaka należy do profesora Sharpa, czyli był Aurorem. O, tutaj jest jakiś jeszcze tutaj skarb. I cała jedna moneta galeon złota. Okej, nie mogę jeszcze go użyć, ale to jest ten stolik właśnie. Dobra, to rozpoczynamy misję. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Tutaj profesor Sharp sugerował, że jego chyba rany, które jak widzimy otrzymał. Nie każda magia jest w stanie uleczyć. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Kradnięcia sugeruje polowanie czy znalezienie ich w świecie. Okej, mamy tutaj znowu. Professor Sharp said that Wigginweld potion can treat. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. My Wigginweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need.
Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Myślałem, że będzie można z nim pogadać o tym aurorstwie, ale widzę, że nie. Dobra, tu jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Patty? Nie. Sebastian? Nie. Potty? Nie. O. No, nie, to jest. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Jakaś krukonka. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adjurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Stolik krukonów. Dobra, to bierzemy. Remember. Jaja popiełka. Pióro świerbetnika. Mhm. Revelia. Czy coś tu jeszcze ciekawego? O, jakaś tutaj. O, skrzynka. Futro wilka. Okej. Okay. Notatka służbowa, 31 grudnia 1875, nadawca biura Aurorów. Temat Borgin i Burks. W sklepie Borgina i Burksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu, zwiększamy liczbę Aurorów, jaką będzie obserwować ten przybytek. Wyznacz on od siebie do tego zdania oczekiwania. Czyli on dalej pracuje dla Aurorów, czy to jest z jego przeszłości? 50 zł to więcej niż 1 zł. Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adjurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Jasne. O, i proszę, mamy teraz tutaj stanowisko do eliksirów. Tak, jest tego stanowiska tutaj w sali eliksirów i stanowiska do zielarstwa w sali, czy tam w szklarni. To możemy korzystać właśnie, póki nie mamy własnych zakupionych i zbudowanych stanowisk. Okej, nie mogę zrobić sobie więcej wiganowego, bo nie mam soku z chorobotka. Tak, oczywiście, że to jest trudny składnik do zdobycia. Typ tam jest dosyć powszechny, można kupić. Sok z chorobotka, tego nie można specjalnie kupić. To jest w takich jaskiniach zazwyczaj, zbiera się te chorobotki. Upierdliwy składnik. Futro wilka i jaja popiełka to się zbiera też w świecie, ale też tego eliksiru nie używamy tak często i raczej nie będziemy narzekać na brak tych składników. Tak, to wzmacnia obronę. Obrona jest kluczowa w tej grze, tak jak wspominałem, wszystkie defensywne czary odbicia, tarcze, kontrataki, no i eliksiry też pomagają. I te roślinki, które sprawiają, że jest więcej celów na polu walki.
to wszystko się przydaje. Zwłaszcza na trudnym poziomie, gdzie naprawdę nie każda walka, ale niektóre potrafią być wyzwaniem. Okej, okay. No i więcej już nic nie zrobimy. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh, smell. Dragon dung. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oopsie. Masz coś do powiedzenia, Weasley? Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I brewed an Edgerous potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Level up. Tak wspominałem, że w mojej głównej rozgrywce, bo tak eksplorowałem zamek, że skończyłem, że wszedłem z niego po raz pierwszy, pomijając tam Hogsmeade i to, gdzie nam każą wyjść, chyba z 15 poziomem drazam, 11, gdzie trzymam się raczej głównych misji, więc okej. Okay. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Wydaje się być większym zawadiakiem i to jest znowu ciekawe. Normalnie albo normalnie. Tradycyjnie w świecie Pottera taka postać byłaby pewnie w Slytherinie, nie w Gryffindorze. I na pewno nie byłaby spokrewniona z wicedyrektorką. Dobra, no tu mamy stanowisko na przyszłość, jak będziemy chcieli sobie wytworzyć więcej wigenowego. Mamy dwa, więc przydało mi się więcej, ale nie mam tego chrobotka nieszczęsnego. No nic. Słuchajcie, czas nam się skończył. Przed nami jest tutaj misja Nati. That was it. I od tego zaczniemy kolejnym razem. No bo co? No bo mamy teraz tutaj inwentarz. Coś musiałem zdobyć. A tak, były te składniki, notatka służbowa, to jest to, co czytaliśmy, futro wilka i no te pozostałe, które daliśmy też, jajo popiełka, tak, i ten, to pióro świergotnika, które daliśmy Wizyniemu. I to jest to, co mówiłem ostatnio, także kiedy się zdobywa jakiś element inwentarza,
ale oddaje się go, zanim mamy okazję spojrzeć w inwentarz, to on się, on zostaje jakby... Jest wykrzyknik sugerujący, że tam coś było nowego, no ale tej rzeczy już nie ma, więc... Jak ktoś ma fioła na punkcie wyświetlanych wykrzykników, musi je wszystko odklikać, czy to ma problem, no bo musi to odklikać. Futro wilka, no właśnie, to mieliśmy przez chwilę, bo było potrzebne do Edurosu. I tak samo jaja piełka. I jeszcze mieliśmy te pióra, ale widzę, że... Tanie, tak, to jest jakiś unikatowy składnik, którego raczej nie będziemy używać. Tak, w momencie, kiedy zdobywamy w świecie nowy składnik, to on tutaj jest opisany, jak widzicie. Ale jest też, a w ogóle opisany jest przed zdobyciem, tylko po zdobyciu mamy taki tutaj marker, że znaleźliśmy już. Malwy w sumie zdobyliśmy, ale to chyba trzeba nasiona malwy zdobyć, żeby tutaj się pojawił tyk. No i tak, tu mamy, słuchajcie, w sumie co te eliksiry robią i co potrzebujemy, żeby je zdobyć. Także to jest ciekawe miejsce, warto zaglądać tutaj. Jeśli interesuje nas crafting. Dobra, więc patrzymy w misję i tak, mamy spotkać się z Nati, sugerowany poziom 4, mamy 11, nie robiąc specjalnie dodatkowych rzeczy, no tam parę sekretów zrobiliśmy, ale po prostu samych eksploracji, zbierania losowych stron, musielibyśmy chyba nie zbierać niczego, żeby trzymać się tych wymaganych poziomów, co nie jest specjalnie istotne. Tak, tutaj musimy trochę powalczyć, żeby móc zdobyć Expelliarmus, bo musimy wykonać uniki i użyć Incendio. Tak, te gargulki Zenobi, to się też tutaj jest, tak, to jest kółko. Dobra, tak, na kolejny cel spotkaj się z Naty i to faktycznie zrobimy. Tam będzie okazja powalczyć, więc zrobilibyśmy te wyzwania dla profesor Hecate, żeby nauczyć się... Czy ja już tego nie czytałem? Czy to jest... z jeżurpem. Tak, czytałem i dodatkowa strona przewodnika się tu pojawiła? Może jakiś patch zresetował? Część? O, ciekawe. Bo ja już czytałem o tej postaci. Więc ta strona przewodnika została przeze mnie odblokowana. Tu mamy te zagadki, ale jak wspominałem, nie chcę ich robić. Ta jest i tak odblokowana dopiero później, a ta ma cheat sheet do siebie w pewnej lokacji, więc jak tam dojdziemy naturalnie, to ten zacznę je robić. Tam to w tych miejscach są po prostu dodatkowe itemy, pieniążki. Nie potrzebujemy tego specjalnie. Dobra, czyli od następnego razu ruszymy na pomoc Nati. Zobaczymy, co ona tam ma do powiedzenia. Ona coś tam chyba rozkminia w kwestii tego ataku na Hogsmeade, na nas, tak? I coś odkryła. Także dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.